No dobra, był jeden profesor, drugi, a nawet trzeci. No i zapytalibyście, kim może być kolejna osoba, która no, udźwignie ten dosyć duży ciężar, odpowiedzialność, merytorykę tych wszystkich elokwentnych, wiecie, wypowiedzi, mądrości moich gości. Kolejna osoba, kolejny gość. No jest trochę dla zachowania balansu. Nie no, oczywiście żartuję. Mój rozmówca już wie, że tak planowałam sobie zażartować. Natomiast oczywiście dla żadnego balansu on tutaj nie jest, a bardziej dla fajnej równowagi i dla w końcu nieco luźniejszej rozmowy. Mój kolejny gość studiował architekturę, pracował kilka lat w zawodzie, natomiast teraz jest profesjonalnym fotografem architektury. I pewnie ci, co trochę się tam orientują w architekturze w Warszawie, no to od razu do głowy przyszły im jakieś 2-3 nazwiska. To jest jedno z nich. Moim gościem dzisiaj w odcinku będzie Piotr Krajewski. I się zapytacie, Klaudia, ale to jak ci się udało umówić na rozmowę z tak znanym fotografem architektury? Ile trzeba było czekać? Jak trudne jest to do osiągnięcia? Otóż to w sumie było tak, że Piotr napisał do mnie po pierwszym odcinku podcastu, że spoko pomysł, dobra robota, rób tak dalej, może coś z tego będzie. A ja mu odpisałam, no może coś z tego będzie, jak my pogadamy. I tyle w zasadzie. I później za kilka tygodni umówiliśmy się na rozmowę i jakoś to poszło. Niby przed rozmową byłam trochę bardziej wyluzowana niż przed rozmowami z profesorami, natomiast nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać. Oprócz tego, że Piotr od początku wydawał się dosyć otwartym, sympatycznym fotografem, wiecie, ale jednak no w miarę poważanym w branży, więc tak na koniec to i tak się stresowałam. Ale bardzo chciałam z nim porozmawiać, ponieważ sama gdzieś tam amatorsko i anonimowo fotografuję, ale mnie fotografowie raczej nie lubią, ponieważ robię zdjęcia telefonem, więc prawdopodobnie wielu by powiedziało, że niszczę im branżę czy coś takiego. Natomiast Piotr Krajewski jest samoukiem, to tym bardziej jest ciekawe i fascynujące. Byłym architektem, wiecie, samoukiem, bardzo ciekawym, otwartym człowiekiem. Naprawdę mnie zaskoczył. Spodziewałam się dużo bardziej chyba zamkniętego, jakiegoś takiego pouczającego, nie wiem, tonu rozmowy, a no typ, co jest plotkarzem i to tak w takim dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Także rozmowa sobie sama płynęła. Piotr okazał się bardzo gadatliwy i dobrze, i słusznie. O czym rozmawialiśmy? Trochę o jego historii. Jak to się stało, że porzucił architekturę, zawód architekta na rzecz właśnie fotografa. Rozmawialiśmy więc o jego początkach, o tym, czy się uczył tego fachu, bo no w sumie już wam powiedziałam, że raczej jest samoukiem. No ale jak zdobywał te pierwsze kontrakty? Jako fotograf architektury z jednej strony współpracuje z biurami architektonicznymi, a z drugiej strony jego fotografie po prostu ukazują się w magazynach przeróżnych. Pytałam się na przykład o taki typowy dzień pracy, co tam robi, jak dostaje zlecenie na dany budynek, czym się kieruje, na co zwraca największą uwagę, czego najbardziej nie lubi w tym procesie. Albo jak ładnie sfotografować brzydki budynek. No i różne wątki były poruszane, bo jak się ma tak dobrego gawędziarza naprzeciwko, to wiecie, do tej rozmowy się nie da kontrolować, więc ona sobie popłynęła swoim rytmem. No i bardzo dobrze. Także zapraszam na naszą pogawędkę i na opowieści Piotra Krajewskiego, fotografa architektury, byłego architekta, czyli takiego anonimowego architekta, samouka, a przede wszystkim ciekawego, fajnego człowieka. Trzeba zacząć od początku. Aha, bo ja się zaczęłam mówić. Ja jakiś tam wstęp nagram, z kim no, mam spoko. Do czynienia, żeby tu teraz głupio tak nie dywagować i gadać. No. Ale trzeba zacząć od początku. Wiem, że... Ja to później zrobię tak płynne przejście, że wszystko będzie dobra, miało tutaj sens. Przepraszam, muszę się wczuć. No, okej. Okay.
Piotrze. Nie, no teraz nie... Nie, no przepraszam, nie już się nie rozśmieszam. Okay, no. Nie, no bardzo dobrze. Rozmowa ma być na luzie, więc też nie ma co wchodzić nagle w poważne tematy. Chociaż jak zaczniemy może zaraz mówić o Twoich doświadczeniach architektonicznych, to się zrobią poważne tematy. Ale chcę zacząć od samego początku, czyli od Twojego studiowania na Politechnice, nie, co to było, Uniwersytet Technologiczny, coś tam w Szczecinie. Trudny temat. No. Studiowałeś architekturę, a teraz jesteś fotografem. No. Co się stało? Co było nie tak? Opowiadaj. No tak, zacząłem studia na Politechnice Szczecińskiej, architekturze. Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać architektem, tak? Grało się w klocki Lego, grało się w Simsy? Nie, to trochę żart, nie? Znaczy generalnie było tak, że za bardzo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Chciałem iść na informatykę, wszyscy powiedzieli, że za dużo już tych informatyków jest i nie ma sensu iść na informatykę, czego bardzo żałuję, więc stwierdziłem, że troszkę lubię sobie rysować i pójdę na architekturę. Od cała historia. Bardzo się w to wkręciłem, jakoś tak idąc na studia. Strasznie zaczęło mi się jakby podobać architektura, jakby analizowanie tego i tak dalej, no i poszedłem na architekturę. Początkowo była to Politechnika Szczecińska, potem zmienili to na Uniwersytet Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny. Mhm. Jakoś taką konsolidację zrobili dwóch uczelni. No i tyle. I inżynier i magister w Szczecinie? Tak, z tak. Z jakimś epizodem, tak? Słyszałam w Wilnie. Wiesz co, ja jeszcze jestem z etapu, gdzie to było jednolite studia, bo to było, studia skończyłem 10 lat temu, czyli 15 lat temu zacząłem. No i gdzieś tam w międzyczasie na Erasmusie byłem w Wilnie na pół roku. Był taki pomysł, żeby pojechać po prostu gdzieś indziej. Mogliśmy jechać do Kopenhagi jako z uczelni albo gdziekolwiek, gdzie się chciało. Mhm. Więc napisałem do Wilna. Zamiast Kopenhagi wyemigrowałeś na wschód. Wiesz co, wszyscy jechali do tej Kopenhagi, opowiadali, że tam się tylko imprezuje. Ja pomyślałem, że będzie trochę ciekawiej, może pojechać gdzieś indziej. I tak wtedy z moją byłą partnerką stwierdziliśmy, też studiowaliśmy, że pojedziemy, napiszemy sobie po prostu do jakichś innych uczelni, napisaliśmy do Pragi i napisaliśmy też do Wilna. Mhm. Z Pragi nam nie odpisali, olali nas, z Wilna napisali, że czemu nie, chodź, nie? I w sumie był to super pomysł, bo bardzo fajna uczelnia. Naprawdę polecam, jest to taki nieznany trochę kierunek, ale uczelnia jest super. Opowiadałeś, że tam trochę inaczej studiowanie wyglądało. Tak, szokiem dla mnie było to, że naprawdę bardzo duży nacisk kładli na modelowanie, na takie projektowanie w mieście. Zabronili praktycznie robić jakichkolwiek wizualizacji. W ogóle takie podejście było bardzo, bardzo analityczne. Mhm. A jakby oddawanie tych projektów, wszystko to na planszach, jakieś takie w ogóle nie było nacisku na robienie czegoś takiego na planszach. Jakby estetyka nie była do końca istotna, bardziej chodziło jakby o cały ten proces tworzenia, który był bardzo ciekawy. No ale myślę, że bardzo w ogóle było ciekawe dla mnie poznanie tych krajów bałtyckich, które tak naprawdę wydaje mi się, że w świadomości nawet architektonicznej są dość mało znane. Jakby samo Wilno jest jakby kojarzone jakoś tak bardzo chyba bardziej romantyczne gdzieś tam jakby z historii, a nie pod względem współczesnej architektury, która jest mega spoko. Nie ma jej bardzo dużo, ale jakieś takie małe projekty gdzieś tam w miejskie są bardzo takie, bardzo fajne, nowoczesne i bardzo mi się to podobało. Już pomijam Tallinn, który zwiedzałem, który jest naprawdę, wydaje mi się, czołówką architektoniczną Europy, a jest praktycznie w Polsce nieznany. Mm-hmm. No, taki epizod. Skończyłeś studia architektoniczne i poszedłeś do roboty, rozumiem. Nie, to nie było tak, że skończyłeś i stwierdziłeś, a jednak mi się nie podoba, będę fotografem. Tak, chciałem być architektem najpierw. Bardzo mi się ten zawód podobał. Chciałem być słynnym architektem, ale potem ten zawód mnie do końca nie pokochał. Słynnym architektem kogo miałeś na myśli? Miałeś takiego idola, nie wiem, Fostera, za kim to się... No pewnie, chciałem być jak każdy młody architekt tamtych czasów, chciałem być kolejnym Roman Kochasem, ale się nie udało. Nie, no żartuję, ale myślę, że tak jak każdy architekt i młody architekt, któremu na studiach bardzo rośnie ego, chciałem też coś osiągnąć w tym zawodzie. Podobało mi się to, no ale nastąpiło jakieś tam zderzenie z rzeczywistością po studiach, praca i no, niemniej jednak kilka lat pracowałem w zawodzie. Pracowałem jako architekt, jednocześnie robiąc zdjęcia architektury. W jakich biurach? To w jakim mieście? W Szczecinie pracowałem, w dwóch biurach.
Potem przyszedł taki kryzys trochę w 2011-2012, że tej pracy w Szczecinie było coraz mniej i wszyscy gdzieś uciekali albo za granicę, albo do Warszawy. Do tej bliższej albo dalszej stolicy. Tak. No i uciekliśmy wtedy do Warszawy, bo też jeszcze z moją byłą partnerką i Warszawa przyjęła nas z otwartymi rękami i było naprawdę... Biura architektoniczne też przyjęły z otwartymi rękami. Tak, wiesz co, w Warszawie pracowałem tylko w jednej pracowni, pracowni płaskowickiej Partnerzy Architekci, która właściwie przyjęła mnie, złożyłem CV bardzo szybko i pracowałem tam przez 3 lata i było bardzo fajnie. Znaczy bardzo fajnie, wspominam te lata i pracę z ludźmi, z którymi tam poznałem i jakby ta świeżość przy przeprowadzce, gdzie naprawdę byli tu wszyscy bardzo tacy zajarani tym, co robią i pracą w biurze, czego jakby przez kryzys, który gdzieś tam był w Szczecinie, wszyscy narzekali na pensje i tak dalej, było dla mnie bardzo takie świeże i Warszawa była, jednak się przeprowadziłem latem, była taka bardzo ciepła i przez 3 miesiące było wakacje i było super i bardzo mi się to podobało. Dobra, bo się rozmarzyłem. Dobra, czyli stereotypy warszawskie legły, nie? W samych superlatywach opisujesz. Jakie stereotypy? Słusznie. Myślę, że Warszawa jest jaka stereotypowo? Stereotypy, które wychodzą spoza Warszawy, są jednak takie, że jest tu wyścig szczurów, tempo życia bardzo wysokie. Niekoniecznie Warszawa stoi z otwartymi ramionami, tylko wiesz, może cię przyjmie, ale tam przemieli i... A ty jesteś z Warszawy? Nie. Ja jestem z Rzeszowa. Jakie miałaś pierwsze wrażenie, jak przeprowadziłaś się tu? Dla mnie to był taki lekki szok, bo ja zawsze planowałam iść do Krakowa na studia, a później wyszło tak, że do Krakowa się nie dostałam, do Warszawy się dostałam. O tyle mnie miło przyjęło otoczenie, że mój brat już tutaj był i z nim zamieszkałam, więc nie było żadnego takiego chaosu i stresu związanego z przeprowadzką czy z jakimś nowym towarzystwem. Chociaż nie, tu może był stres. Nie wiem, nie mam jakiejś traumy czy jakiegoś szoku chyba przeprowadzkowego, szczerze mówiąc. Powiem ci, że to było 7 lat temu, ja bardzo fajnie wspomnę ten okres. Znaczy taki początek, nie? Gdzieś tam, bo się przeprowadziłem w czerwcu, to było euro. Ja też 7 lat temu, dokładnie na euro, pamiętam. Ja poszłam na egzamin wstępny na Wydział Architektury na Politechnice i później na mecz na euro pod Pałac Kultury. Bardzo to. Takie 3 miesiące tych wakacji, przeprowadzki. No oczywiście był jakiś tam stres z nową pracą w ogóle, chociaż pamiętam, że bardzo fajnie wspominam. Jakby ten taki bardzo fajnie zostałem przyjęty w nowej pracowni. Jakby ta Warszawa, która była taka ciepła i wiesz, i ta Wisła zaczęła wtedy żyć, bo to też był taki okres chyba tam gdzieś 2011, dopiero gdzieś ta Wisła zaczęła jakoś tak, te imprezy nad Wisłą zaczęły jakby dopiero funkcjonować. Pamiętam, że wszyscy się dziwili, że wszyscy tak narzekali na tą Warszawę, a ja mówiłem, że nie, że mi się super mieszka. No i tak przez 2-3 lata żyłem w tym przekonaniu, że jest bardzo fajnie. Teraz już mam troszkę inne zdanie na temat mieszkania w Warszawie, ale tamten okres był bardzo fajny, nie? No dobra, i przechodząc jakoś płynnie do twojego zawodu głównego w tym momencie, czyli fotografia, to się stało jakoś tak płynnie, że z zawodu architekta zacząłeś fotografować i później już z pracy, nie wiem, zrezygnowałeś i zabrałeś się tylko za robienie zdjęć. Czy to był jakiś, wiesz, drastyczny moment? Stwierdziłeś dość tego. Wiesz co, u mnie to było bardzo płynnie, nie? To znaczy, nawet nie wiem do końca, jak to się zaczęło, bo generalnie ja aż tak bardzo się nigdy nie jarałem jakoś robieniem zdjęć, czy nie było to u mnie taki okres, że ja robiłem sobie zdjęcia, jakby analizowałem, wiesz, jakimś tam sprzętem w ogóle ludziom robiłem zdjęcia, coś takiego, tylko u mnie to było bardziej tak, że jarałem się architekturą, poznawałem tę architekturę studiując, wychodząc z założenia takiego trochę, jak nas uczyli, że starajcie się dużo oglądać, zwiedzać i tak dalej. Bardzo dużo tej architektury oglądałem też w gazetach, w jakichś gazetach, ale też jeździliśmy gdzieś tam, podróżowaliśmy po Europie i oglądaliśmy tej architektury. Też ją po prostu fotografowałem. To był dla mnie jakiś taki fan robienia zdjęć architektury. W pewnym momencie miałem taką trochę, tak się strasznie to nakręciłem, żeby bardzo dużo jej oglądać, więc jak jeździliśmy na przykład do Holandii, to robiliśmy sobie taki właściwie tour po jakichś tam najciekawszych budynkach, niekoniecznie zwiedzając te najciekawsze atrakcje, tylko bardziej jeżdżąc, wiesz, od punktu do punktu, zwiedzając tą architekturę, ja lubiłem robić jej zdjęcia. Wtedy jeszcze to nie było jakieś takie komercyjne, ale jakby powoli starałem się jakby troszkę naśladować też zdjęcia, naśladować, czy jakby
kierować się do zdjęcia tej jakby takiej w profesjonalnej fotografii architektury, ale było to bardzo tak zabawowo, nie? Więc wziąłeś stąd, że po prostu płynnie jeździłem sobie robiłem zdjęcia. Gdzie się wtedy wrzucałeś do sieci? Tak, wiesz co, najpierw sobie robiliśmy takiego w pewnym momencie z moją partnerką, mieliśmy takiego bloga, z którym prowadziliśmy, że ja robiłem zdjęcia, ona robiła opis. Na szczęście nie masz tego w internecie. Ja, myślałam, że się nie doszukałam. Potem strasznie się wkręciłem, był taki portal, kiedyś, który się nazywał Mimoa. I to był taki portal prowadzony przez takie dwie holenderki, architektki, które katalogowały architekturę z całego świata. I to było tak, żeby to było bardzo tak podane hermetycznie, czyli była zdjęcia, opis i punkt na mapie i to można było łączyć, dzięki temu było bardzo łatwo zwiedzać taką współczesną architekturę. I to było mega. Ja się to bardzo wkręciłem, pamiętam, i też to zacząłem trochę wrzucać to, jakby uzupełniać ten portal o polską architekturę, ale też zagraniczną i to było mega spoko, bo tam były podstawowe informacje, że architekt, więc nie trzeba było tego szukać. Teraz na przykład wydaje mi się, że już nie ma takich portali, że na przykład jedziesz sobie, nie wiem, do Niemiec, do jakiegoś miasta małego i masz na mapie najfajniejszą architekturę. Musisz sobie samemu to wyszukiwać. Dokładnie. I ja zawsze mam tak, że po znajomych się pytamy i zawsze się znajdzie ktoś, kto już na Google Mapsach zaznaczył pineskami to, co warto zwiedzić pod takim architektonicznym względem. I być może udostępniamy to sobie nawzajem, ale nawet jak gdzieś jadę, nie wiem, i przeszukam ArchDaily, najbardziej chyba taki popularny architektoniczny portal, to jest dostane stos artykułów związanych z tym miastem, ale pineska ta ArchDaily'owa gdzieś będzie tak ogólnie zaznaczona na mieście, a nawet czasem nie na konkretnej lokalizacji. To prawda. Powiem ci, to Mimoa to był cudowny portal. Niestety upadł, bo przestało jakby ludzie przestali to wspierać. To był portal, który miał tam chyba, nie wiem, z 5000 czy 10, bardzo dużo rekordów, jakby dużo. I polegał po prostu na tym, to tylko tak w skrócie powiem, żeby też się nie rozwijać, ale była taka prosta strona w postaci jakiejś takiej karty. Każdy projekt miał kartę taką katalogową, było 3 zdjęcia. Kto zaprojektował, datek, bardzo krótki opis i pineska na mapie. Można było te pineski sobie połączyć, wrzucić sobie w telefon. No i to było idealne, bo czasami się jechało do jakichś wioch w Niemczech albo gdzieś się było w okręgu i nawet na jakichś wioskach były pozaznaczone jakieś takie małe projekty, wiesz, jakieś takie kurde stare. I ja też to starałem się uzupełniać bardzo dużo. No i dzięki temu wrzucałem, jakby to była taka trochę do mnie motywacja, żeby jak znalazłem coś fajnego nawet w Polsce, żeby to wrzucać i to tak płynnie przechodziło. Robiłem sobie te zdjęcia, pracowałem w biurze. Było to bardzo takie amatorskie. Coraz bardziej staram się to profesjonalizować. Oczywiście w pewnym momencie założyłem sobie stronę z fotografią. Tak klasycznie, jak każdy gdzieś tam ten z fotografią architektury, stwierdziłem, że bardziej będzie to fotografia architektury. Nigdy nie miałem takiego pomysłu, żeby robić wszystkiemu zdjęcia komercyjnie, bo pierwsza rzecz stwierdziłem, że nie do końca mnie to jara. Druga rzecz, że po prostu nie umiem i skupię się na tym, co wydaje mi się, że umiem. Stwierdziłeś, że trochę zakładasz, nie wiem, własnego Instagrama, a tam wrzucasz. No, tak. Dla wrzucenia, dla pamiątki, dla tworzenia, nie wiem, własnego katalogu. Wtedy wiesz co, jakby to były takie, zastanawiam się nawet, jakie wtedy były portale, bo Instagrama jeszcze nie było jakichś takich portali social mediowych, więc... Fotka.pl Sympatia.pl Nie, już, ale było, wiesz, jakieś takie, no ale oczywiście, wiesz, no, wrzucałem jakąś tam swoją stronę. W pewnym momencie stwierdziłem z braku tego, że pracowałem, stwierdziłem, że w Szczecinie jest dużo fajnej architektury. Wtedy mi się dawało, że fajnej, która gdzieś tam nie jest fajnie sfotografowana i stwierdziłem, że zacznę sobie ćwiczyć też na takiej trochę gorszej architekturze. Znaczy może nie gorszej, ale słabszej architekturze mieszkaniowej, żeby robić też fajne zdjęcia, żeby spróbować, też poćwiczyć, jak fotografować słabszą architekturę. To jest większy challenge, zrobić dobre zdjęcie słabszej architekturze, bo teraz w tym momencie Filharmonia Szczecińska to jest chyba bardzo wdzięczny obiekt. No zdecydowanie. Ja uważam, że generalnie fajną architekturę ciężko brzydko sfotografować, a prawdziwe wyzwanie jest tak naprawdę pokazanie ładnie przeciętnej architektury, nie? Czyli jakiejś mieszkaniowej albo takiej, która znajduje się niekoniecznie w fajnym otoczeniu. Mhm. Wiesz, z jednej strony pokazać ją w miarę prawdziwie, z jakąś kontekstem, ale z drugiej strony, żeby ona fajnie była sprzedawała komercyjnie ten obiekt, nie? Więc jakoś taką miałem fazę, żeby trochę fotografować. Oczywiście pojawił mi się też pomysł gdzieś tam te 10 lat temu, żeby zacząć na tym troszkę zarabiać jako dodatek do pracy architekta.
To znaczy... No, ale to tak wszystko płynnie przechodziło. Jak dokładnie? Stwierdziłeś, że będziesz, nie wiem, te zdjęcia sprzedawał? Będziesz się ogłaszać? Początki były takie, że troszeczkę starałem się robić zdjęcia jakiejś architektury, która wydała mi się fajna w Szczecinie, czy gdzieś tam w okolicy. I trochę tak zagadywać, powiedzmy, do architektów, trochę pokazywać im, że robię, że może ktoś mi zleci. No, ale było to z różnym oddźwiękiem. Wiesz, wydaje mi się, że w tamtych czasach jeszcze nie do końca... Myślę, że nadal tak jest, że architekci nie do końca czują potrzebę posiadania profesjonalnych zdjęć. No wtedy oczywiście 10 lat temu, że one nie były aż tak profesjonalne, ale z drugiej strony na pewno były poziom wyżej, czy ileś poziom wyżej niż takie zdjęcia pstrykane gdzieś tam. Mhm. Nie do końca czuli potrzebę posiadania tego, tym bardziej płacenia za to. Nie czuli, że mogą na tym zdobywać klientów, bo... Wychodzili z założenia, że równie dobrze oni sami mogą zrobić zdjęcie i... Częściowo tak, a częściowo po prostu nie dostrzegali wartości na etapie pozyskiwania klienta tego materiału. Wiesz, te strony... Mhm. Zwłaszcza 10 lat temu nadal te strony, wiesz, oglądasz strony architektów i tak naprawdę profesjonalne strony architektów to można policzyć nawet warszawskich pracowni, nie wiem, no, to jest bardzo mało, nie? Jakby wydaje mi się, że jest, że wielu architektów już nie do końca docenia to, że trzeba mieć taką fajną wizytówkę w internecie, przeprowadzić jakieś profile swoje, żeby to było takie potwierdzenie ich dorobku. Dużo pracowni wciąż ma taki oldschoolowy widok, taki jakby to była nasza klasa albo coś. Tak? Kogo masz na myśli? To wytnę. No, ale powoli się to zmienia i widzę, że wiele takich pracowni, z którymi zaczynam pracować, zwłaszcza takich starszych pracowni, którzy chcą mieć taki spójny materiał i to fajnie zaczyna wyglądać jakoś tak na stronie ich, że mają fajny dorobek, fajne projekty i to fajnie i zaczyna wyglądać. I tą identyfikację wizualną. Tak. No więc te 10 lat temu, kończąc temat jeszcze tam, 10 lat temu to różnie było, starałem się jakby zaczepiać tych architektów troszeczkę i pamiętam, że takim przełomowym momentem, jakimś takim dla mnie mentalnym było, jak zrobiłem zdjęcia mieszkaniówki takiej szpitalnej w Koszalinie, który zaprojektował HS99. Piotr Śmierzewski do mnie zadzwonił i powiedział, że w sumie ja mu podesłałem te zdjęcia, nie, on zobaczył te zdjęcia gdzieś tam na Ronecie, bo ja gdzieś tam wrzuciłem w ramach promocji, wiesz, wrzucałem te zdjęcia też do internetu cały czas z adresem mojej strony i on zobaczył te zdjęcia, zadzwonił do mnie, powiedział, że w sumie fajnie te zdjęcia, czy nie chciałbym zrobić ich jeszcze raz. No ja powiedziałem, że spoko. I zrobiłem te zdjęcia. Przez telefon powiedziałeś, jasne, nie ma problemu, odłożyłeś słuchawkę tak. I nie. Powiedziałem, spoko, nie, zrobimy te zdjęcia. On mi potem zlecił też zrobienie zdjęć w Koszalinie jego domu i takiego domu, który zrealizował, więc poznałem jego dom i to było takie bardzo, wydaje mi się, przełomowe doświadczenie, po którym stwierdziłem, że troszkę muszę bardziej sprofesjonalizować to, co robię, trochę bardziej zainwestować w sprzęt, taki profesjonalny do robienia fotografii architektury. Wiązało się to też z tym, że on bardzo szybko to się potoczyło. On mnie polecił do architektury Murator. Powiedział, że w sumie ja tutaj jakoś w zachodniopomorskim jakby fajne zdjęcia robię i był taki okres, że zrealizowałem tam dla architektury Murator kilka sesji obiektów, które były gdzieś tam w zachodniopomorskim. Bo to zachodniopomorskie jakby tak trochę nie było w świadomości. Ja trochę im też podsyłałem na tamtym etapie jakieś takie propozycje swoje. Oni część jakby oglądali, część nie, no to była taka swobodna bardzo współpraca, ale jakby ten moment, że to nagle uderzyło mnie, że jakby to jest jakaś taka bardzo poważna gazeta, gdzie ja ileś tam lat oglądałem te zdjęcia w niej i tam bardzo profesjonalne zdjęcia robili, wiesz, Wojciech Kryński czy Juliusz Sokołowski, które nadal strasznie się jaram jakby tym, co oni robią. I nagle ja tam też wyląduję, no to był taki dla mnie moment przełomowy, po którym stwierdziłem, że dobra, trochę bardziej muszę poważnie do tego podejść. A wtedy jeszcze pracowałeś w biurze architektonicznym? Tak, oczywiście. No to było jakieś tam 7 lat temu. Mhm. 8-9 lat temu. Ten czas szybko leci. I za jakiś czas wtedy była przeprowadzka też? Tak, wiesz co, był... Oczywiście, to było cały czas, nie? W biurze, w którym pracowałem wtedy w Domino ze Szczecina. Jakby jednocześnie robiłem zdjęcia, no bo ciężko byłoby się utrzymać ze zdjęć, robienia jakichś tam jednej, dwóch sesji, czy zarabiania tam pojedyncze jakieś zdjęcia. Wiesz, tych biur ze Szczecina, mimo że do wielu uderzyłem wtedy, tak naprawdę może udało się współpracować z jednym, reszta jakby zignorowała to w ogóle. Wiesz, bardzo ciężko byłoby mi podjąć wtedy decyzję, że ja nie chcę stać architektem jednak, wiesz, 5 lat studiów. Sama wiesz, że studiowanie architektury nie jest takie łatwe. Porzucenie tego i zaczęcie robienia zdjęć, no to nie jest takie hopsiu. Mhm. Ale też względy finansowe. No to był jakiś taki dodatek do pracy normalnej w biurze, nie? Tak, no. Tak, tak. Przełomem był ten Koszalin, rozumiem. A później co? Przeprowadzka do Warszawy i już poszło? Tak, wiesz co?
Tak, był taki etap, że przeprowadził się do Warszawy, ale też w kontekście pracy dalej jako biurze architektoniczne. I zresztą ja nadal wtedy myślałem, że jakby chcę pracować architekt, lubiłem tą pracę i dawała mi ona jakby satysfakcję. A fotografia będzie dodatkiem. Tak, to traktowałem jak trochę fan, taki hobby trochę. I kiedy postanowiłeś już zrezygnować z pracy? 5 lat temu stwierdziłem, że długo będę miał 5-lecie pracy, bycia bezrobotnym, czyli na freelancie. I stwierdziłem, że wiesz co, w pewnym momencie tak stwierdziłem, że trochę chyba męczy mnie już ta praca w biurze i rozstrzelenie. Chciałem jednak robić zdjęcia, stwierdziłem, doszedłem i w końcu dojrzałem do tego, że jednak sprawia mi to większą przyjemność. I było już na tyle dużo tych zleceń, że mogłeś sobie na to pozwolić? Czy to wciąż było ryzyko dla ciebie? To zawsze jest takie ryzyko. Wiesz co, nie znam osoby, która nie przeszła na swoją działalność. Zwłaszcza, że znam wielu architektów, którzy pracowali w biurach. Tak samo pewnie potwierdzisz moje słowa, którzy gdzieś tam pracują w biurach, gdzieś tam koło 30 czy 35 lat. Oni dochodzą do granicy, że albo pracować w biurze, albo zakładać swoją działalność. To dla nikogo to nie jest łatwa decyzja, bo jest dużo jakichś wątpliwości. Natomiast wiesz, no, nie miałem dzieci, nie miałem kredytów. Stwierdziłem, że trzeba zaryzykować. I wiadomo, początki były różne, ale jakoś tak bardzo to płynnie przeszło. Dało się jakieś łapać zlecenia i w każdej branży są lepsze i gorsze momenty, ale generalnie było spoko, nie? A w tym momencie nie dość, że pracujesz czołowymi, największymi pracowniami architektonicznymi w Polsce, w Warszawie na pewno, a po Wojciechowski, Hołdzyński, 22 architekci, Rysy architekci i pewnie jeszcze można by wymieniać i wymieniać. Tak samo z magazynami, tak? Twoje fotografie regularnie pojawiają się w architekturze Mura. Co? No dobra, dobra, gadamy. Wytniesz. Zaraz będziesz prostować. Nie, bo to już troszkę się zmieniło. No dobra, mów. A ja tu taką piękną przemowę ciągnę. Nie, wiesz co, kiedyś to było, wiesz, to też jest bardzo płynnie, wiesz. Ej, dobra, tutaj trzeba było wyciąć dosyć spory wątek, bo za daleko popłynęliśmy w różnych ploteczkach i różnych takich tych. I było takie, było właśnie za dużo takiego kręcenia, tak jak ja teraz kręcę i za dużo śmiania się, przekrzykiwania i ten. Więc wracamy do jakiegoś spokojniejszego tonu. Ale spokojnie, tam nic nie było wycięte, nie tak tylko troszeczkę, takie wiecie, ten. Twoje zdjęcia są publikowane między innymi w Architekturze Murator, w Architektura i Biznes, w Zawód Architekt, czyli w najważniejszych magazynach architektonicznych w Polsce, bez dwóch zdań. Ale znalazłam też wątek i o to wiesz, że cię zaraz dopytam. Twoje zdjęcie zostało opublikowane w New York Timesie. Jak do tego doszło? Czy to było tak, że ty się obudziłeś pewnego poranka, zobaczyłeś, spojrzałeś na telefon, a tutaj mail od Good morning, this is New York Times. We want your photo, please, Peter. Tak, dokładnie tak było. Powiem ci, że dokładnie tak było. Powiem ci, że z większością takich śmiesznych współpracy zawsze tak to wygląda, nie? Wiesz co? Nie wiem, śmieszna to była historia. Znaczy śmieszna taka nietypowa. Po prostu dostałem od nich maila. Na szczęście udało mi się odczytać bardzo tego maila szybko. Powiedzieli, że potrzebują zdjęcia apartamentu w Sea Towers w Gdyni i potrzebują, żebym zrobił je pojutrze. Co, oni pisali artykuł o apartamentowcu? Tak, wiesz co, tak, było tam taki najdroższy apartament w mieszkanie, który miał tam ponad 120 chyba metrów i on kosztował chyba 3 miliony. Oni mają taki swój w jakimś tam weekendowym wydaniu, potem jakby się o tym dowiedziałem, w weekendowym wydaniu mają taki dział o najdroższych takich miejscach ciekawych gdzieś tam na świecie. No i tyle. No i zlecili mi to, powiedzieli, żeby czy mogę pojechać tam zrobić te zdjęcia. No powiedziałem, of course, nie? Why not? No, wiesz, jakby ciężko było tam z nimi, bo wiesz, no oczywiście zastanawiałem się przez pół sekundy, czy to jest jakiś fake, czy coś, nie? Zresztą ta stawka New York Timesa finansowo to była żenująco niska. Jednak taka do portfolio. Do portfolio, ale mówię, of course, zrobię to nawet za darmo, tylko żeby to się gdzieś pojawiło. Ale ciekawa była ta współpraca, no wiesz, no po prostu wysłali mi więcej, o co im chodzi. Mówiłem się tam z jakimś ich lokalnym. A to były wnętrza, czy tak, wnętrza, sam budynek, zrobiłem zdjęcia też, żeby było jakby wiadomo gdzie, ale głównie zależało mi na wnętrzach. Oczywiście. To jest ten wysokościowiec gdzieś nad wybrzeżem. Tak, nad wybrzeżem w Gdyni.
No i tyle. Pojechałem, mówiłem się tam z osobą, która jakby zarządzała tym budynkiem. Ona też była zaskoczona, bo tak naprawdę nic nie wiedziała. Ja początkowo myślałem, że to jest może jakiś artykuł sponsorowany i po prostu ta firma płaci New York Timesowi za publikację, ale okazało się, że to oni byli zaskoczeni, że w ogóle coś takiego było. Pojechałem, zrobiłem zdjęcia. Bardzo, bardzo to profesjonalnie było wszystko rozwiązane. Trzeba było się w ogóle zarejestrować w systemie New York Timesa i to bardzo długo trwało i to wiesz, ale generalnie bardzo ciekawie wspominam tą współpracę. Oni byli zadowoleni ze zdjęć i ja też. Wysłali ci gazetkę później? Nie, słuchaj, w ogóle to było zdobycie potem tej papierowej gazety, która, no nie udało mi się tego zdobyć finalnie, bo to nie było w ogóle dostępne w Polsce. Trzeba było napisać tam Hello Greenpoint New York. Słuchaj, było mega trudno to dostać, bo ta gazeta pojawiła się tylko w jakiś jeden tam moment. No ale tam gdzieś znajomy i znajomych, po prostu ktoś to kupił, zrobił mi zdjęcia, już nie prosiłem, żeby mi to wysyłali, bo chciałem mieć po prostu takie zdjęcia, skan. No i spoko, no taka pamiątka, natomiast fajna współpraca, wydaje mi się, że zwłaszcza dla klientów, którzy potem do mnie dzwonili i mówili, Piotr, nie? Ty w New York Timesie. Mam taką firmę, z którą pracuję z Moskwy, która jak gdzieś tam na LinkedIn to opublikowałem, to potem pokazywali się, chwalili swoim klientom, że oni pracują z fotografem z New York Times. Więc generalnie wiadomo, że to zdaje się śmieszne, ale było spoko. Jej było jakieś tam potwierdzenie umiejętności. I tak, i, no to zdecydowanie musiało podbudować tak. Ego. Ego. I potwierdzić całą działalność twoją. Najśmieszniejsze że jest to, że potem miałem jeszcze drugą sesję, bo minęło, tylko nie związane z architekturą, oni do mnie napisali pół roku później, czy mogę do niej zrobić jakieś zdjęcia. Mówię, no spokojnie, mogę zrobić zdjęcia, nie ma problemu. Ale są trochę inne zdjęcia. Musisz pójść... Brzmi już podróżanie. Musisz zrobić zdjęcia dwóch polityków, nie? I było właśnie Bodnara, żebym zrobił zdjęcia. Rzecznika praw autorskich. Tak. I drugi to był Adam Bielan. On był wtedy chyba wicemarszałkiem Sejmu. No więc w Sejmie mu zrobiłem zdjęcia. No to takie trochę było nietypowe dla mnie zlecenie. Natomiast miałem z tego mega fan, bo mogłem pójść poznać rzecznika praw autorskich, który był bardzo, bardzo miłym gościem i jakby ta współpraca, te zdjęcia bardzo profesjonalnie to przeszło i bardzo fajnie. No z Adamem Bielanem też było w porządku. Co prawda na sesję miałem całe 30 sekund, żeby mu zrobić 5 zdjęć. Przesadzam, no to może 2 minuty, bo nie miał więcej czasu, ale presja czasu była bardzo ale udało się zrobić te zdjęcia i wyszło to też fajnie. Gdzieś to tam zostało opublikowane na stronie internetowej. No i to. Bardzo fajna współpraca. No i doświadczenie w robieniu portretów, a to zupełnie inaczej niż robienie zdjęć budynkom, które jednak są bardziej stabilne. Tak, tak. No ja nie ukrywam, że nie umiem robić raczej zdjęcia ludziom. Czasami mnie o to proszą architekci i robię to i zawsze jest z tego mega ubaw, ale było ciekawe doświadczenie i staram się. Oczywiście to też wyszło bardzo profesjonalnie, jak wszystko to, co robię. Nie? www. Piotr Krajewski. Coś tam. Ale bardzo chciałam cię zapytać, i ty wiesz również, że o to cię zapytam, jak wygląda jakiś taki twój tradycyjny dzień, wiesz, cykl pracy, jak masz jakieś zlecenie, co po kolei robisz, bo strasznie mnie to interesuje, nie wiem dlaczego. Jak po kolei wyglądają twoje czynności? Czy ty sobie analizujesz, o której porze gdzieś masz dotrzeć? Skąd ty wiesz, jak światło będzie padać w tej danej lokalizacji na ten dany budynek? Jak masz zlecenie na konkretny budynek, to jedziesz tam na tydzień i sprawdzasz, w który dzień będzie najfajniejsze światło. Co jak jest pogoda taka jak w tym tygodniu, czyli nie ma słońca przez ani minutę w ciągu dnia? Najwięcej jakby zrobieniem zdjęć jest najwięcej to jest planowania, tak? Więc gdy mam jakieś zlecenie, dostaję zdjęcia, bo tak naprawdę większość z fotografii architektury, którą teraz obecnie robię, to są zdjęcia na zlecenie, tak? Czyli dostaję jakieś zlecenie, umawiamy się, rozmawiamy z klientem, na czym mu zależy. Gdy dochodzi już do tej sesji, no to najważniejszym czynnikiem jest dla mnie pogoda, tak? I sprawdzanie pogody, zwłaszcza w okresie jakimś takim wiosennym albo letnim, to jest masakra, nie? Bo często wiąże się to z jakimś takim wyjazdem, nie wiem, 200-300 kilometrów i zaplanowanie, że w ten dzień będzie pogoda, to jest dla mnie horror, nie? Zdarzyło ci się tak, że pojechałeś gdzieś, a tutaj 3 dni. Wiesz co, 3 dni to rzadko, nie? Bo te prognozy często są takie dość konkretne, więc da się często wstrzelić, że na przykład masz 2 godziny czy 3 godziny słonecznej pogody. Oczywiście zawsze masz z tyłu głowy i masz ten komfort, że możesz sobie po prostu zostać na następny dzień, no ale czasami też klient ciśnie, że chce mieć ładną pogodę i tak dalej. No wszyscy się z tym liczymy, więc
rzadko bywa tak, że nie da się zrobić tych zdjęć w na przykład słoneczną pogodę. Rzadko mam taki komfort, żeby móc pracować aż tydzień nad jednym projektem, wiesz, bo z jednej strony klienci nie mają aż takich budżetów. Też rzadko są takie budynki, gdzie klient potrzebuje, nie wiem, w takiej sesji przeważnie dostaje 20 parę zdjęć, żeby siedzieć nad nim tydzień. Ja też nie lubię, ja się męczę. Znaczy ja nie mam takiego systemu pracy, żeby skupiać się i, nie wiem, i analizować przez 3 dni budynek, żeby go potem jeden... Nie mam aż takiej cierpliwości do budynku. Myślałam, że tutaj dusza architekta wkracza i sobie myślisz, wiesz co? Co autor miał na myśli, jak ten budynek się rodził w tym kontekście, w tej lokalizacji. Wiem, że ładniej by zabrzmiało, jakbym to teraz tak powiedział i tak bardzo duchowy, ale ja nie jestem tego typu człowiekiem. Oczywiście lubię poświęcić, przyjechać na miejsce, obejrzeć sobie budynek, nawet w brzydką pogodę, trochę go sobie przeanalizować, zastanowić się, jak on będzie fajnie wyglądał. Trochę się z nim oswoić. Oswoić się często też z miejscem. Wiesz, często jak są budynki zlokalizowane gdzieś przy ruchliwych ulicach, to jest dość męczące, żeby przyjechać i zrobić mu zdjęcia od tak, wiesz, przychodzisz, ten hałas jednak jest dość męczący, więc fajnie się zaswoić po prostu z tym miejscem, z tą architekturą, z jakimiś takimi różnymi planami i potem przyjść sobie po kilku godzinach następnego dnia, sfotografować go jeszcze raz, już tak totalnie na luzie. Natomiast, tak jak mówię, no często fotografowanie architektury wiąże się z dość dużym planowaniem, czyli planowaniem pogody, dużą dostępnością czasu, czyli że decydujesz, ok, jadę jutro, ustalaniem z klientem, że bo często trzeba się dostać do jakiegoś budynku, więc ustalaniem że na ostatnią chwilę, że będę miał komfort wejścia do tego budynku o tej godzinie, kiedy będę chciał. Często też się wiąże na przykład, jeśli robię zdjęcia z drona i fotografowaniem z drona w jakichś konkretnych strefach, z potwierdzaniem, no po prostu jest to milion planowania, że na przykład zgodami na lataniem dronem w danym momencie. No potem dochodzą oczywiście planowaniem, analizą tak naprawdę dzięki różnym programom, jak słońce pada na tą elewację, o której godzinie i tak dalej. Są aplikacje na to? Tak, wiesz, są aplikacje pokazujące na przykład kąt padania, tak? Ale więc to jest duże ułatwienie i często to bardzo pomaga, nie? Żeby o konkretnej godzinie złapać na przykład fajne słońce na elewacji. I wtedy dokładnie o tej godzinie fotografować. Nie? Ma to bardzo duże znaczenie na przykład przy fotografowaniu jakichś takich obiektów, które są gdzieś tam w kontekście miasta, na przykład kamienic, nowych budynków, bo one często mają światło tylko o konkretnej godzinie. Oczywiście wiesz, niektórzy twierdzą, że można fotografować, powinno się fotografować budynek o każdej porze, no ale umówmy się, ja uważam na przykład, że wiadomo, że to słońce, jeśli pada o jakiejś konkretnej godzinie i tworzy pewien na przykład grę świateł na elewacji, no to warto wtedy w tym momencie się tam pojawić, nie? I mówi się, że najlepszą porą do fotografii architektury to jest poranek albo wieczór, albo tak zwany blue hour czy golden hour, czy któraś hour, gdzie już mamy zmrok, ale niebo jest jeszcze niebieskie, granatowe, gdzieś tam jeszcze rozświetlone. Tak, no to prawda? Tak, no to oczywiście, to jakby przy zdjęciach nocnych, czy tak wieczornych, nocnych, to jedynym czasem, żeby zrobić takie fajne zdjęcia. Przy takiej typowej komercyjnej fotografii architektury ma to duże znaczenie. Czyli zaczynając gdzieś tam powiedzmy od około 15-20 minut po zachodzie słońca, tak naprawdę masz w zależności od pory roku, też warunków, czy jest dużo chmur, czy nie ma tych chmur, masz około 20 do 40 minut na zrobienie zdjęć, gdzie to niebo jest fajne, niebieskie i można zrobić. Oczywiście można trochę wcześniej też zacząć, jak masz na przykład pochmurne niebo, żeby uzyskać trochę fajniejszy efekt, taki trochę szary, taki trochę, wiesz, jak na przykład masz pochmurne niebo, ale takie klasyczne zdjęcia komercyjne, gdzie masz ładne, słodkie, niebieskie niebo i wszystko jest ładne, kolorowe, no to jest tak. Natomiast wiele osób twierdzi, że to jest takie sztywne, że architektura powinna się fotografować, wiesz, po wschodzie słońca, maksymalnie 2-3 godziny po wschodzie słońca i gdzie są to oczywiście takie najlepsze warunki. Oczywiście się z tym zgadzam. Natomiast to też zależy od pory roku, nie? Bo naprawdę jak robiłem teraz sesję gdzieś w październiku czy w listopadzie, to moim zdaniem idealne warunki to są gdzieś tam od 12 do 2, bo to słońce jest tak nisko, że o innych porach tak naprawdę nie ma tego takich fajnych warunków. Inni uważają, że można robić w każdych warunkach. Ja też uważam, że czasami jest taka architektura, że najfajniej wygląda... Kiedy jej nie widać. Tak, kiedy jej nie widać lub gdy jest szaro, ale to wszystko zależy też tego, czego klient oczekuje, nie? Jednak
robimy to dla kogoś i na tym zarabiamy pieniądze, więc musimy słuchać jego też oczekiwań, nie? Mhm. A zdjęcia z drona wprowadziłeś jakoś całkiem niedawno? No, wiesz co, to było tak, że z dronami się pojawiło, wszyscy zaczęli te drony wprowadzać. Czy z budynkami nie jest trochę tak, że to jest właśnie ta ciemna, mroczna strona architektury? Przecież tam się upycha, wszystkie całe instalacje, cały brud, wiesz, całe wszystkie niedociągnięcia lądują na dachu, a ty podnosisz drona i fotografujesz i wskazujesz. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Nie ma zielonego dachu, są same wielkie instalacje, rury, wentylatory i myślę, to trochę tak jest, nie? Przy budynkach często biurowych czy mieszkaniowych to faktycznie często tak jest. Często też pokazujesz otoczenie, którego większość osób nie chce. Przy niektórych budynkach to otoczenie po prostu jest nieciekawe, nie? Często są jakieś biurowce, które wyglądają bardzo fajnie na wyciętym zdjęciu, tak jakby można było go postawić gdzieś indziej, ale kontekst mają bardzo kiepski. I to się po prostu klientom nie sprzedaje, nie? To znaczy, jak mówię klienci, to myślę bardziej deweloperzy, firmy, które zależy na sprzedaniu tego. Nie mówię o architektach, którzy też są klientami, ale oni często wiedzą, jaki jest ten kontekst i oni po prostu mówią, okej, no to tak to wygląda, nie? Więc jakby fajnie pokazać to w kontekście tą architekturę. I to, co masz tam mówisz, to faktycznie to nie jest fajne. Ale wiele jest takich projektów, które chyba tylko z góry fajnie wyglądają przez swoją koncepcję jakby projektową i to, że często architekci myślą o tym, żeby zasłaniać to na przykład to, co jest na dachu, to jest ważne i to fajnie widać na zdjęciach z dronach. No zdjęcia z dronem są bardzo fajne. Często traktuję to jako dodatek do fotografii architektury, bo nie traktuję to jako jakiś istotny element. Uważam, że najfajniejsze są te zdjęcia z perspektywy człowieka i tak jak człowiek widzi architekturę i staram się ją tak pokazać. Ale jest to jakiś taki dodatek pokazujący kontekst jako takie dodatkowe zdjęcie, nie? Wracając do być może takich podstawowych jakichś zasad, które byś musiał określić, doprecyzować, przedstawić dla kogoś, kto powiedzmy zaczyna fotografować architekturę i takie, wiesz, must do zasady co do fotografowania architektury. Pora dnia, to już wiemy, jest dosyć istotna. Ale później co na przykład z pokazywaniem otoczenia wokół budynku, jeśli fotografujemy z perspektywy człowieka? Co z ludźmi? Lepiej mieć ich tam dla skali budynku, czy lepiej poczekać, aż samochodów czy ludzi nie będzie kompletnie? Też nie chcę mówić jakichś prawd objawionych, nie? Bo jakby z fotografią jest tak, że tak samo architektury, to jest jakaś kreacja i jakby przedstawienie tego, jak ktoś sobie wyobraża ten obiekt i go przedstawia. Mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach i tak jak mi się wydaje, że takie zasady powinny być, jakie ja stosuję. To znaczy, jak ja fotografuję architekturę, staram się ją często przedstawić trochę tak jak z projektowaniem architektury. Często jak projektujemy architekturę, staram się projektować od ogółu do szczegółu, czyli sama wiesz, jak nas uczono przy studiowaniu, czy jak się projektuje, idziesz od koncepcji, idziesz od jakiegoś ogólnego planu, dochodząc do szczegółu, jakiegoś detalu. I fotografując architekturę często staram się tak samo, w ten sam sposób podchodzić do każdego obiektu, przedstawiać ją w formie takiego reportażu od ogólnego kadru, gdzieś tam pokazując budynek jako wycinek jakiegoś urbanistyki, przechodząc do jakiegoś coraz bliżej, pokazując obiekt wycięty często z jakiś sam, pokazujący obiekt w jakiejś skali człowieka, pokazujący na końcu detal tego obiektu. Staram się też pokazać obiekty w kontekście, nawet jeśli ten kontekst nie jest fajny. Czyli ta fotografia, cała sesja jest taką historią bardziej o obiekcie niż jednym zdjęciem sprzedającym budynek, chociaż często oczywiście w internecie bardzo ciężko sprzedać budynek na podstawie reportażu, tylko na podstawie jednego zdjęcia, ale wydaje mi się, że fajnie podchodzić do fotografowania architektury, nie skupiając się na zrobieniu jednego takiego cudownego zdjęcia, które przedstawi wszystko o tym budynku, bo to nie jest możliwe, tylko robienia takiego reportażu, budowania napięcia może nawet o obiekcie. I tak zawsze staram się jakby przedstawić te obiekty. No oczywiście to też zależy od tego, co mam zrobić na sesji, ale w takiej klasycznej sesji. Więc myślę, że to jest fajne podejście.
Oczywiście są te standardowe zasady fotografowania architektury, żeby uważać na proporcje budynku, żeby piony były pionami, chociaż to też nie jest jakaś super wytyczna, ale jakby w tej fotografii, którą ja fotografuję, to jak się uczyłem fotografowania architektury na podstawie obserwowania różnych zdjęć z gazy i tak dalej, to oczywiście piony pionami, nie przesadzanie z jakimiś zmianami kolorów, jakimiś filtrami, staranie się jak najbardziej realistycznie przedstawić to, jak on wygląda. Oczywiście wiadomo, zawsze to jest jakaś kreacja, ale zachować rozsądek. Nie lubię być oszukiwany, jakby oglądając zdjęcia architektury, nie lubię być oszukiwany przez zdjęcia architektury, jakieś różne kreacje i odradzam osobom, które fotografują architekturę, żeby unikały jakichś takich bajerów, które wydają się atrakcyjne, może w jakiejś innej typie fotografii, ale fotografia architektury to jest takie dziwne, nie? No, jak dla mnie. Sama wiesz, fotografujesz. Ja jestem takim amatorem, że nawiążę no. nawet do moich głupiutkich zdjęć. Jak za bardzo profesorsko jadę, to mi mów, nie? Nie, z człowieku, z profesorami. To jest daleko do mnie. Ale skoro nawiązałeś do mnie, to ja ten temat pociągnę i muszę cię zapytać, czy robienie zdjęć symetrycznych to jest pójście na łatwiznę? Nie wiem, czy jest pójście na łatwiznę. Chyba nie. Myślę, że niektóre obiekty proszą się o robienie. A czy to nie jest trochę tak, że jak już znajdziesz tą symetrię, zrobisz zdjęcie, to będzie dobrze wyglądać? Ze względu na to, że symetria ma tą moc, jakiś tam monumentalizm, nawet jeśli budynek sam w sobie monumentalny jakiś nie jest? Nie, chyba nie. Myślę, że nie. Dobra. Nie, ja ostatnio dochodzę do wniosku, że pójście na łatwiznę, więc jak nie masz pomysłu na budynek, jest budynek bardzo prosty, zrobienie takie zdjęcia frontalnego, nie? Czyli taki elewacyjny, fasadowy. Tak. Nie masz pomysłu na budynek, nie masz pomysłu na zdjęcie architektury, to zdjęcie fasadowe będzie najlepsze. I to jest to. Oczywiście nie mówię, często sam tak robię budynki, niektóre się o to proszą, ale no niektóre są budynki, które no niekoniecznie muszą tak być sfotografowane, ale widzę, że jest też taka. Albo czarno-białe fotografie. Czy ty miałeś jakąś przygodę z czarno-białą fotografią? Wiesz co, nigdy nie jarałem się jakby robieniem fotografii czarno-białej dla zasady robienia fotografii czarno-białej. Uważam, że nie wszystkie budynki wyglądają dobrze w fotografii czarno-białej. Uważam, że to jest często pójście na łatwiznę, zrobienie zdjęcia jakiegokolwiek budynku i zrobienie z niego czarno-białej architektury. I w 90% przypadków to się nie sprawdza. Uważam, bo po prostu na przykład szklane gdzieś tam budynki, jakieś biurowce, które zrobisz jakiś dynamiczny kadr i zrobisz tylko dlatego im zdjęcie czarno-białe, po to, żeby było czarno-białe, bo nadaje im to jakąś głębię, to po prostu się nie sprawdza. Uważam, że mega fajnie się sprawdzają czarno-białe zdjęcia przy budynkach bardzo takich wyrazistych formach. Przy jakichś mocnych geometrycznych kształtach, gdzie warunki jakieś pogodowe są bardzo fajne, jakaś mgła i tak dalej, bo to nadaje jakieś głębi i odcina niepotrzebne jakieś tam kolory. Natomiast dla zasady robienie zdjęć czarno-białych tylko po to, żeby robić jakimś zwykłym budynkom, nie wiem, mieszkaniówkom i tak dalej, to uważam, że to po prostu się nie sprawdza. Znaczy to nie wygląda fajnie, to wygląda po prostu efekciarsko, nie? To trochę jest czasami w obecnych czasach, ja nie mówię, że zawsze, nie? Natomiast jest trochę tak jak robienie, wiesz, na rzucanie filtrów jakichś instagramowych zdjęciom. No po prostu no, do końca mnie to nie jara, ale zgadzam się, że wygląda to często ładnie i atrakcyjnie, ale nie do końca się z tym jaram, nie? Ale może mówię teraz jakieś, wiesz, rzeczy niestworzone. Fotografii uczyłem się sam i raczej uważam się za fotografującego architekta niż fotografa, który fotografuje architekturę i zawsze tak uważałem, więc może gadam teraz jakieś głupoty. Nie, no właśnie, może gadasz z perspektywy architekta, który wie, że ta materialność budynku, ten dobór faktury, koloru, to ma znaczenie, więc dlaczego tego później na fotografii nie pokazać? Jak nawet materialność nowego budynku ma się do kontekstu, tak? A w czarno-bieli, no zupełnie to nie będzie odczuwalne, a to ma jednak jakieś znaczenie. No tak uważam, wiesz, może wynika z jakby z tego procesu, kiedy ja jakby to, co mi się podoba jakby w fotografii i to, do czego dążę. Mi się podoba to, że pomimo, że fotografia zawsze jest jakąś kreacją i fotografuje się ją o różnych porach dnia i każdy ma inne wyobrażenie o architekturze, to staram się ją jakoś oczywiście przedstawić atrakcyjnie, ale nie staram się jej jakoś przesadnie przekłamywać, nie? Czy masz jakiś taki budynek, który według ciebie był najbardziej wdzięcznym budynkiem do fotografowania? Czy prowadzisz taki ranking
wiesz, najlepszych budynków do fotografii, najbardziej fotogenicznych. Wiesz co, wysłałaś mi to pytanie i zastanawiałem się nad tym. Znaczy, myślę w takim kontekście komercyjnych zleceń, nie? Bo oczywiście tych niekomercyjnych, gdzie tam sobie fotografuję czasami takie budynki dla przyjemności, to rzadko wybieram takie, które się męczę i fotografuję. I to nawet nie pamiętam, wiesz co, wydaje mi się, że wszystkie budynki, które gdzieś tam sobie dla przyjemności fotografowałem, to były przyjemne. Natomiast z takich budynków, dużo jest takich budynków, tych, które są budynki ładne i są takimi budynkami jakimiś publicznymi, z dużymi budżetami, to je fotografuje się bardzo łatwo, nie? Mhm. I naprawdę, tak jak rozmawialiśmy, sfotografować źle nie wiem, Filharmonię w Szczecinie, czy na przykład Nosprę w Katowicach, które też jest takim spoko budynkiem, chociaż dość prostym z zewnątrz, to dość łatwo się fotografuje i są to projekty wdzięczne, nie? Na pewno fajnymi projektami były dla mnie budynki, które gdzieś tam brałem udział w projektowaniu ich, czyli jest na przykład w Świnoujściu takie hotele Baltic Park, to są takie duże hotele, to pracowałem trochę, brałem udział troszeczkę w projektowaniu też tych budynków przez 2 lata, więc przyjechanie tam jeszcze raz i pracowanie dla tej pracowni, dla której projektowałem, bo pracuję dla Paskowickich Partnerów jako fotograf, i robienie zdjęcia teraz tym budynkom, który projektowałem, to był taki inny fan, nie? No. Więc było to ciekawe. Jeszcze jeden tam taką termy warmińskie też, które oni projektowałem z nimi i potem robiłem zdjęcia, to było też takie przyjemne. Są takie budynki, wiesz, które po prostu wchodzisz i od razu wiesz, że jest fajnie, nie? A w Warszawie? Gdzie masz tak, że jak przechodzisz czy wchodzisz gdzieś do budynku, to z automatu sięgasz ręką do kieszeni po telefon, żeby zrobić zdjęcie? Wiesz, to trudne pytanie. Już tak bardzo dużo tej architektury w Warszawie fotografowałem. To jest taki może nietypowa odpowiedź, ale jest ten biurowiec Nowy Świat 2.0, który projektował Andrzej Hołcyński. Tak. I to jest taki biurowiec, który może nie wszystkim się podoba, ale on jest gdzieś tam taki trochę wciśnięty. Ale przez to, że miałem taki etap, że robiłem ten projekt na zlecenie dla pracowni Hołcyńskiego i przez to, że fotografowałem go też chyba 4 razy o różnych porach roku. Przez to, że przeszedłem się właśnie z architektem i on mi opowiedział całą historię, dlaczego tak, a inaczej go zaprojektował i wręcz troszeczkę sugerował mi kadry, czego nie do końca czasami lubię, czasami nie, ale jest czasami zabawny w współpracy z architektami. Ale przez to, że on mi powiedział całą historię tego budynku, też znowu od ogółu do szczegółu, to wyszukiwanie potem jakichś takich ciekawych kadrów gdzieś tam z końca placu Trzech Krzyży i znalezienie gdzieś tam jakiegoś takiego luku, gdzie ten budynek się znajduje, nietypowego, było bardzo, bardzo takie ciekawe, nie? Ja bardzo lubię tak przez Metropolitan przechodzić. Tak, tam od razu nie dość, że ten skwer na środku jest bardzo fajny, to te wszystkie przejścia gdzieś od razu dostrzegam, wszystkie odbicia w tych ścianach. Te drzewa też dobrze robią, w środku fontanna. Tak. To jest budynek, który kompletnie się nie starzeje. Otwarcia widokowe są albo na teatr, albo na plac Piłsudskiego. To jest dosyć interesujące. Też się zgadzam. No to jest super budynek. Znaczy on bardzo fajnie wygląda w ogóle o każdej porze roku, na każdej porze dnia i jakby w różnych warunkach pogodowych. On jednocześnie wygląda bardzo fajnie współcześnie jeszcze, mimo że jest też już ileś lat ma. Ładną pogodę, ale wydaje mi się, że nawet w pochmurny dzień wygląda jeszcze ciekawiej, bo wygląda tak monumentalnie. Przez to, że zarządca też dba o to, żeby tam nie pojawiało się jakichś takich różnych stojaków, innych główien, które gdzieś tam stoją i bardzo oszpecają. Tak, które gdzieś tam się pojawiają, no to ten budynek wygląda cały czas świeżo. To jest też plaga budynków, na przykład budynków publicznych, że... Może i architektura jest wysoka, ale tak, bardzo nisko sięgają. To jest mega, mega, mega ciężkie. I wydaje mi się, że to jest właściwie chyba najgorsze. Właściwie to jest tylko w publicznych budynkach, bo tak naprawdę w prywatnych biurowcach to rzadko występuje. Tam wydaje mi się, że często ten zarządca czy właściciel budynku bardzo dba o to, żeby na przykład ta estetyka tych wnętrz czy coś jakby pozostała niezmienna i jakby trzyma to cały czas taki, powiedzmy, klimat. No rzadko tam jakieś może stojaki stoją czy coś, bo to też bardzo dużo wpływa potem na fotografowanie tej architektury. Natomiast w budynkach publicznych to jest straszne, nie?
często budynki po pół roku wchodzisz i często po pół roku robisz im zdjęcia i one są tak zagracone, te wnętrza. Zresztą sama wiesz, często chodzisz i że to po prostu ręce opadają, nie? Czyli wiadomo, że trzeba fotografować bardzo szybko. Bardzo szybko. Tak, tak jak bardzo szybko. Spieszmy się fotografować budynki tak szybko. Tak, takie są fotografie, te mieszkaniówki bardzo szybko trzeba fotografować, bo śmietnik na balkonach jest po prostu, bo normalnie często jest po pół roku już taki, że ten... No na pewno jest bardzo fajnym, te Muzeum Kutyńskie jest bardzo fajnym budynkiem, też takim wdzięcznym, którym... No szczególnie, a czy to nie jest trochę muzeum jednego kadru, że tak brzydko powiem? Wiesz co, tak, no bo to jest znowu takie instagramizacja fotografii architektury, która też gdzieś tam, że ten kadr się gdzieś dubluje i tak naprawdę wymusza ta architektura, ten jeden kadr. Ale myślę, że tam jest dość dużo, dużo fajnych kadrów. Przed tym Muzeum Katyńskim te same miejsce było bardzo fajne, fotogeniczne, więc tak naprawdę ona tylko dopełniła to do fotografowania. Pamiętam, że kiedyś miałem taki fajny budynek, dworzec kolejowy w Solcu Kujawskim. To totalnie nietypowy projekt, który jest w ogóle nieznany, powiedzmy, to są rysy architekci. I oni zaprojektowali takie, no ciężko znowu mówić bez zdjęć jakby, ale to jest taki budynek bardzo budżetowy, ale mimo wszystko bardzo fajnie zaprojektowany. Pamiętam, że jak przyjechałem, to napisałem Rafałowi Raczyńskiemu, napisałem SMS-a, że mówię, kurde, ten budynek sam się fotografuje. Bo tam po prostu widać, że są po prostu, projekt jest pod kadry architektury, po prostu aż pod kadry fotograficzne, idziesz i fotografujesz i każdy kadr jest fajny, nie? Sama nie przyjemność. No, wtedy. Więc było to bardzo proste. A co jest najmniej przyjemnego w twoim zawodzie, w twojej pracy? Którego momentu w całym procesie nie lubisz? Czy to jest ten moment planowania? Czy to jest ten moment, nie wiem, edycji zdjęć? Wiesz co, chyba jednej rzeczy, której nienawidzę, to jest zmienna pogoda, i na którą nie mam wpływu. I od 10 lat się uczę, powinien to olać, po prostu robić zdjęcia, ale... Wciąż się to denerwuje. Wkurza mnie to strasznie, nie? I nie mam na to wpływu i to jest chyba najgorsza rzecz, że jest zmienność warunków, nie? To znaczy są takie okresy w Polsce, że ta pogoda jest jakaś stabilna i tak dalej. Ale jednak to tak jak mówię, to co nakłada nacisk, jednak fotografia komercyjna, fotografia architektury wiąże się z tym, że klient często oczekuje, żeby te zdjęcia były zrobione w ładnej pogodzie i tak dalej. Różni się to tym od niekomercyjnego fotografowania architektury, że w niekomercyjnym możesz sobie spokojnie czasami, jeśli masz fajnych, świadomych klientów, możesz sobie pozwolić na fotografowanie w różnych warunkach, często nawet nie wiem, w jakimś deszczu, czy w jakimś mgle, czy w brzydkiej pogodzie i możesz sobie na to pozwolić. Natomiast w fotografii komercyjnej często nie możesz sobie na to pozwolić i te czynniki takie zmienne są męczące. Czekasz generalnie na takie zlecenia, kiedy możesz sobie pozwolić na fotografię w śniegu, w deszczu, w mgle, no, że to jest czekam, to są fajne. Są takie rarytasy? Są rarytasy, a często po prostu sam robię to dla siebie, nie? Dla własnej przyjemności, czy jakieś tam robienia fajnych po prostu. Często obiekty, które kiedyś już sfotografowałem dla kogoś, fotografuję powtórnie jakby dla siebie, czy jakby żeby pokazać, że te budynki też fajnie wyglądają. Nie lubię też zmienności na takich rzeczy, na które nie mam wpływu do końca, nie? Bo jeśli jednak fotografujesz na przykład wnętrza tylko, to masz bardzo dużą kontrolę nad tym, co możesz zrobić, bo masz kontrolę nad tym, jak to wnętrze wygląda i tak dalej. Fotografia architektury, masz dużo zmiennych. Możesz przyjechać, na przykład zrobić 500 km, pokazać się, że ktoś tam nie dopilnował i stoją 5 kontenerów stoi ci przy elewacji, nie? I ciężko sfotografować ten budynek atrakcyjnie. Masz jakieś ograniczenia, musisz przyjechać jeszcze raz. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś nie dopilnuje, że wieczorem możesz zrobić zdjęcia wieczorne. Ktoś nie dopilnuje, nie włączy ci świateł, albo światła nie działają, albo coś tam. I to jest wszystko takie trochę irytujące, bo jesteś gotowy, a nie masz na coś wpływu. No ale to są takie, wiesz, jakby kuchnia tego zawodu, a niekoniecznie poza tym są same plusy. I polecam każdemu. A dlaczego nie fotografujesz, znaczy prawdopodobnie nie masz na to też zleceń za bardzo, budynków starych, takich brzydszych albo historycznych? Wiesz co, jeśli chodzi o historyczne, nie do końca mnie to jara. To znaczy historyczne mam na myśli, nie mówię jakieś tam osiedla, bo oczywiście takie tematy też mi się podobają. Jakieś tam powiedzmy takie budynki zniszczoną architekturę albo zapomnianą. Niekoniecznie mnie jara jakieś robienie zdjęć kamieni czy coś takiego, starszych budynków. Nie ma też na to zleceń jakby, ale wiadomo, można robić dużo projektów fotograficznych i czasami robię takie rzeczy, nie do końca się tym chwalę, ale jednak też muszę się z tego utrzymać i jakby fotografuję komercyjnie, więc muszę też pod tym kontekstem patrzeć, nie? Tak, to by były wtedy takie fotografie jedynie dla ciebie.
Jakbyś no. tak na przykład poszedł i sfotografował czarnego kota. To by było dobre zadanie, wiesz co, dla profesjonalnego fotografa architektury. Sfotografuj czarnego kota. Chociaż nie chciałabym promować tego budynku w żadnym zakresie, bo niektórzy już pojawiają się głosy, że on się już staje podobno tak kultową samowolką, że należałoby go wpisać do jakiegoś rejestru zabytków. Albo przynajmniej wpisać go po to, żeby tak sobie stał ku przestrodze. Czego na pewno nigdy nie zaakceptuję. Ale to byłoby wyzwanie, co? No, myślę, że tak, nie? Tam i kontekst, i budynek, wszystko jest złe. Nie, no jest źle wszystko. No, z czarnym kotem to też mam problem. Znaczy, no myślę, że powinien być, oczywiście powinno się uporządkować tę przestrzeń, trochę ją oddać ludziom, ale z takimi miejscami, może z czarnym kotem to nie, bo czarny kot jakby on nic nie wnosi do przestrzeni, tak dla ludzi, nie? Mhm. Natomiast z drugiej strony są takie obszary, generalnie mieszkam tutaj na Woli od dwóch lat, i mam trochę problem z gentryfikacją jakby przestrzeni i wchodzenia nowej, czystej zabudowy, fajnych biurowców, fajnych mieszkaniówek i wyniszczenia tej starej tkanki, nie? Bo z jednej strony można było powiedzieć, że okej, fotografuję nową architekturę, jaram się nią i tak dalej. I jestem osobą, która powinna być za tym, żeby wchodziły takie budynki, ale o ile w czarnym kocie chciałbym, żeby to było zostane zmienione, ale z drugiej strony, jeśli tam wejdzie nowe biurowce, które tak naprawdę nic do tej przestrzeni nie wniosą jako dla ludzi, oprócz tego, że będą ładne i równe od linijki, to tak naprawdę dla miasta i dla mnie to nie ma specjalnej różnicy. Obserwuję, jak się Chłodna zmienia. Nie wiem, czy kojarzysz ten rejon tak. Tutaj Chłodnej, gdzie jest ta wybrukowana i tak dalej. Są tam takie pawilony były, które, w których było jakieś życie. Tam jest i burdel, i jest jakieś kluby były nocne, i były jakieś knajpy swo, i to było fajne, bo tam ludzie, i były jakieś rzemieślnicze zakłady, i było fajne, bo tam było jakieś życie, nie? Mhm. Byli ludzie, byli klienci, to wszystko fajnie żyło. Natomiast powoli widać, jak te wyburzyli te baraki, to były takie baraki, to było jakieś życie, wiesz, jakaś tam społeczność była i tak dalej. I wchodzi ta gentryfikacja z tymi nowymi budynkami browarów, które są okej, piękne, ładne, słodkie. Fajnie będą wyglądać na zdjęciach architektury, ale totalnie ta część Woli nie będzie się różnić niczym od, nie wiem, zaraz Mordoru czy podobnie z Pragą, nie? Tak naprawdę Praga Północ wygląda spoko, nie? Na przykład Koneser mi się spoko podoba, go się bardzo ładnie fotografuje. Myślę, że on dużo wniósł do tej części Pragi, ale nie wiem, co ty uważasz, ale mi to po prostu się zaciera już totalnie w Warszawę i tak naprawdę wydaje mi się, że dużym plusem na przykład Pragi było to, że ona była troszkę inna. Wola jest taka trochę brudna, brzydka, ale też jest trochę jest inna. Jest mieszanką, taką postindustrialno-nowoczesną. No, dresiarstwa, bloków i tak takiego niejakości. Natomiast ma to taki swój urok. I zamiast zostawiać takie miejsca właśnie jak są na Chłodnej, te baraki, które były jakiś klimat i byli użytkownicy, no może nie fajnych miejsc, ale coś tam było, jakieś życie, no to się robi zamknięte osiedle kolejne. I z mojej perspektywy ładnie to wygląda na zdjęciach, ale jest nudne, nie? Tak, tak. Ja mam o tyle taki problem z gentryfikacją, że z jednej strony jest naprawdę bardzo ciężko jej uniknąć. Mhm. Jak wprowadzamy nową zabudowę po to, aby dzielnicę gdzieś pchnąć rozwojowo do przodu, zapewnić nowe usługi. Oczywiście nie tylko trzeba myśleć o tych ludziach, którzy się tutaj wprowadzą, jakichś nowych przybyszach, ale i o lokalnych. No ale powiedzmy, te usługi też mogą być dla tych lokalnych. To bardzo ciężko wyważyć to, żeby i nowi, i lokalni byli w tym samym stopniu jakoś zadowoleni, bo wiadomo, że wprowadzenie nowej zabudowy, nowych usług spowoduje podniesienie czynszu nie tylko w tym regionie, ale gdzieś tam naokoło. Czyli być może niektórzy tubylcy lokalni będą musieli się wyprowadzić gdzieś dalej. Mhm. Ale z drugiej strony, żeby podnosić jakość życia w tej dzielnicy, no to te nowe usługi, nowe mieszkaniówki przydałoby się wprowadzać. No i no gdzieś to wyważenie trzeba znaleźć, ale no to zawsze będzie w pewnym stopniu dla kogoś problematyczne. Mi też szkoda tego, co się dzieje z bazarkami, czy to na Pradze, czy to gdzieś na Bemowie, czy giełda Wolumen na Bielanach.
faktycznie to jest miejsce spotkań lokalsów, tam się naprawdę życie społeczne tworzy o wiele mocniejszym stopniu, mam wrażenie, niż w galeriach handlowych, ale to, jak tam to wygląda przestrzennie, jaki tam jest chaos, że tam przebieralnie od tych straganów z ciuchami wchodzą na chodnik, na ścieżkę rowerową, prawie że gdzieś tam na ulicę i na tyle to miejsce dookoła jest rozjechane przez te samochody dostawcze i może ta giełda trwa przez kilka godzin dziennie, czy gdzieś tam w weekendy. No ale w pozostały okres czasu to jest jedna wielka pustka i wyrwa w środku miasta. Więc to też nie chodzi o to, żeby giełdę nagle zlikwidować i postawić kolejną galerię handlową czy mieszkaniówkę, ale tak, wiesz, przeprojektować tą przestrzeń, żeby była dla lokalnych, żeby wciąż była giełda, ale w jakichś lepszych warunkach bytowych. Ale oczywiście tylko miasto może być w sumie inwestorem w tej sytuacji, a miasto ma zazwyczaj inne plany i priorytety. No, mi też się tak wydaje, że to jest kwestia tak, że na razie silny wygrywa. W tym momencie na przykład porównując tą Chłodną, bo to jest takie miejsce, które gdzieś tam blisko mieszkam i tak dalej. Wydaje mi się, że jeśli mam takie baraki, które gdzieś tam żyją i mam po co tam iść, a z drugiej strony mam ładne budynki, które to jest zamknięte osiedle i nic mi to nie daje, oprócz tego, że estetycznie to wygląda, no to oczywiście zgadzam się, że powinno to być gdzieś wprowadzane, ale ja już wolę te baraki, które dają mi sens pójścia tam, a nie odbicia się od zamknięte osiedle. Też zgadzam się z tobą, że miastu nie zależy do końca. Wydaje mi się, że nie wiem, czy są nawet takie opracowania, ale nie chcę wyjść znowu jakiegoś ignoranta, więc... Ale wydaje mi się, że nie do końca są dostrzeżane takie miejsca, które może nie jak taki bazarek, że to jest jakieś takie miejsce oczywiste, że jakieś kumulacji ludzi, ale na przykład na Woli takie przestrzenie niekoniecznie oczywiste z racji ważności dla tej dzielnicy, nie? Że są jakieś takie miejsca, które nie, wiesz, no bo to jest jakiś fragment ulicy, który warto byłoby wspierać, no bo okej, tam jacyś ludzie się spotykają, dobra, te przyjdą sobie menelki, wypiją piwo, spoko, ale jest jakieś to miejsce, gdzie ma jakąś historię. No na Woli powiem ci, że ja jestem przerażony. Z jednej strony mi się podoba, że to się buduje i tak dalej i Rondo Daszyńskiego, które w ciągu 2 lat to wygląda super, ale z perspektywy mieszkańca, to oprócz tego, że będę miał piękne wieżowce, to mi to nic nie da, nie? Tak nie w komforcie będzie... życia, nie? No bo to i tak będą, wiesz, zamknięte biurowce i zamknięte osiedla i usług, jeśli usług mniej, nie? Znaczy usług ciekawych, czy w ogóle podstawić, nie? W ogóle tak teraz wróciłbyś czasem do pracy w zawodzie architekta? Czy nawet nigdy, ani przez minutę o tym nie myślisz? Nie, już chyba nie, wiesz. Od 5 lat nic nie projektowałem. Myślę, że czułbym się na siłę, żeby zaprojektować sobie domek, bo wiem, jak chcę, jestem świadomy tego, jak chcę żyć i co lubię i swoich potrzeb, ale chyba bym nie chciał wrócić do pracy. Znaczy w ogóle bym nie czuł się w pracy biurowej już takiej, że pracujesz, masz nad sobą szefa, wolę już presję własnego bycia swoim szefem niż pracy w biurze i takie ograniczenia. Jakieś tam wolności, nie? Znaczy, no może to mocno brzmi, ale po prostu chodzi o pracę po prostu w biurze, gdzieś tam przy komputerze i braku możliwości decydowania o swoim życiu i na przykład co się chce robić, nie? Myślę, że to jest chyba najfajniejsze w pracy takiej własnej, że możesz sobie robić co chcesz, nie? I każdemu to polecam. Chociaż jednak rozleniwiło cię freelancerstwo, jednym słowem. No tak, no. Każdy lubi wstawać o 11 i kłaść się, kiedy chce. Wiadomo, wiadomo. No. No to życzę ci wytrwałości w tym wszystkim. Życzę jak najwięcej zleceń od New York Timesa i innych świetnych magazynów. I co, oby tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. No, dzięki. Ja ci życzę, żebyś szybko uciekła z tych pracowni warszawskich gdzieś Cicho. Za granicą. Mamo, nie słuchaj. Wiesz. Ja ci życzę... Poczekaj, jeszcze raz to nagrałem. Ja ci życzę... Nic nie wytnę. Dobra, kończymy, dobra. Nie? Jezus, no najwyższa pora. Ile... Co długo, to weź to potnij.